Także podnieśmy nasze serca, nasze dłonie wysoko. Wzywamy Ciebie, Duchu Święty. Prowadź każdego z nas. Prowadź naszą wspólnotę. Prowadź to spotkanie. Usprawiedliwiaj Jezusa, Króla Królów, Króla Miłosierdzia, Króla Życia, który jest Zbawicielem, Jedynym naszym. Nasze zbawienie. Prowadź Ojca przez Jezusa, Duchu Święty. Thank you.
zgromadziłeś tutaj. Zgromadziłeś młodych, także ich dzieci. Niektórzy są pierwszy raz w tym miejscu, niektórzy kolejny. Wszyscy pragną być z Tobą, Ojcze, i Twoim Synem. Pragną poznać Twoją wolę. Pragną zanurzyć się w oceanie Twojego miłosierdzia. Doświadczyć wielu uzdrowień, wielu cudów, które pochodzą od Ciebie, Ojcze. Bo Ty jesteś początkiem naszego istnienia. Bo Ty przez swojego Syna powiedziałeś, żebyśmy zaistnieli. Stworzyłeś nas. I będziemy istnieć zawsze, wierzymy, że zawsze w Tobie, bo tego pragniemy. Bo Ty nas przecież stworzyłeś. Z Jezusem i Duchem Świętym. Ojcze, bądź uwielbiony w nas. W naszym życiu, w naszych radościach, w naszym cierpieniu, w naszych zranieniach. Bądź uwielbiony, wywyższony, błogosławiony, pochwalony, bo dla Ciebie istniejemy. Pragniemy Tobie służyć, Tobie oddawać pokłon i cześć. Przed Tobą się uniżać, poznawać Ciebie przez Jezusa. Ojcze, zamieszkaj w nas z Twoim Synem i Duchem Świętym. Ojcze, prosimy, uzdrawiaj nas, uwalniaj nas, oczyszczaj nas i uświęcaj. Ojcze, króluj w nas. Ojcze, pokaż, że jesteś z nami, że przez Twojego Syna jesteś z nami. Niech teraz dzieją się cuda Twojego miłosierdzia, znaki, które potrzebujemy, abyśmy mogli świadczyć o Tobie. Bo w tym świecie, w którym tyle jest zła, tyle ciemności, tyle grzechu, trzeba światła Twojego, Ojcze. Bo Ty jesteś światłością, bo Ty jesteś życiem naszego życia. Bez Ciebie nie chcemy istnieć, nie istniejemy bez Ciebie. Ojcze, ufamy Tobie we wszystkim, zawsze. Dziękujemy za wszystko. Dziękujemy za to, że to spotkanie ma miejsce właśnie tutaj. Że możemy się modlić, że nikt nam nie przeszkadza. Chociaż chcielibyśmy, żeby jeszcze więcej osób się modliło i w Polsce, i na świecie. Także w związku z tym miejscem, które powołałeś dla swojej chwały. Aby wszystkie te zakazy, ograniczenia, te oszczerstwa nie przeszkodziły wielu ludziom poznawać Ciebie, poznawać Jezusa również tutaj. Abyś zwyciężył, Ojcze Niebieski, tutaj, przez pokorę Twojego Syna, przez to, że będziemy jeszcze bardziej Tobie ufać i wierzyć, że nie jesteśmy sami, że te doświadczenia są konieczne dla naszego oczyszczenia, uświęcenia, i pokazania, że dzieło to Twoim jest, tak jak cały Kościół, bo my jesteśmy cząstką w sercu Kościoła. Ojcze Niebieski, prosimy, aby właśnie tysiące dusz także w tym miejscu zanurzało się w oceanie miłosierdzia Twojego, aby przyjeżdżało tysiące serc, aby tysiące osób mogło powiedzieć: Ojciec Niebieski to jest mój Bóg, mój Ojciec. Aby wszyscy mogli poznawać Ciebie. Także szczególnie w tym małym kościółku, kiedy Jezus tutaj w cichości i pokorze jest z nami. Ojcze, prosimy, obroń nas. Obroń przed wszelkim złem. Nasze rodziny, naszą ojczyznę, kościół, także to miejsce. Wyślij swoich aniołów, Ojcze Niebieski, przez Twojego Syna. Bo powiedział Jezus, że wszystko, o cokolwiek będziemy prosić Ciebie, przez Niego otrzymamy, że to wszystko spełnisz. Wierzymy, że teraz to wszystko wypełniasz, o co prosimy, wypełnisz, spełnisz, wysłuchasz. Jezu Chryste, przejdź się po tym miejscu, Panie. Idź do miejsc, gdzie są osoby modlące się, za których się modlimy, które teraz też modlą się z nami, gdziekolwiek są.
czegokolwiek nas słuchają. Shamaria melechenu kama lechanon Ibachamadcha malaishanan Ibachamala malachenu Adonai lechenu Ibachamala malachenu Adonai, Adonai, Adonai Ibachamala lechenu Ibachamala lechenu Alalala lalai Zaśpiewajmy dla Pana, zaśpiewajmy pieśń, oto zwyciężył lew. Podnieśmy znowu nasze dłonie, bo zwyciężył lew. Jezus Chrystus, mistyczny, duchowy lew. On jest triumfatorem, on jest niepokonany. Chcę, byśmy ogłaszali Jego zwycięstwo i brali udział w Jego zwycięstwie. Bo w Nim jesteśmy niepokonani, w Nim jesteśmy nieśmiertelni. Bo On w nas dokonuje wielkie dzieła, nawet jeszcze większe niż te, kiedy chodził po ziemi. I dokona jeszcze większe. Abyśmy wszyscy się dziwili i zachwycali wielkim miłosierdziem, miłością, przebaczeniem Boga, Ojca, Jezusa i Ducha Świętego. Zwyciężyłeś, zwyciężyłeś, szanowna Maria, Maria, Maria.
Błogosław ten kraj, błogosław ziemię to,
Błogosław, Panie, rodziny, dzieci, chroń nas i strzeż. Yeshua, Maria, Maria, Yeshua, Yeshua, Maria, Yeshua, Maria, Yeshua, 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 Jezus, 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 Yeshua, 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 Maria, 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 Yeshua, 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 chwała Tobie, 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 chwała Tobie,
wielki król. Chwała Tobie, wielki król. Amen.
Chwałę Panie.